praca w niepełnym wymiarze. W artykuł 151, paragraf 5 Kodeksu Pracy i w myśl tego artykułu, jeżeli jest umowa o pracę, którą pracodawca zawiera z pracobiorcą w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli to może być jedna, druga na przykład, to zarówno pracobiorca, jak i pracodawca, więc strony stosunku pracy, są zobligowane do ustalenia takiej dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad wymiar czasu pracy pracownika który został ustalony w tej umowie, w umowie w niepełnym wymiarze i przekroczenie tego czasu uprawnia pracobiorcę do dodatku do wynagrodzenia, który równa się dodatkowi za godziny nadliczbowe. A więc y, powinna być, powinien być wyznaczony taki powinna być wyznaczona taka chwila taki czas kiedy praca dłuższa jaką zleca się pracownikowi będzie uprawniała tego pracownika nie tylko do standardowego wynagrodzenia w niepełnym wymiarze ale także dodatku do tej pensji i wysokość tego dodatku musi się równać dodatkowi za pracę w godzinach nad, nadliczbowych. A teraz przejdźmy do artykułu 151, paragraf 1 Kodeksu Pracy, gdzie mamy definicję pracy w godzinach nadliczbowych, a więc pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Jak wiemy, według standardów czasu pracy, taki normatywny czas pracy to jest 8 godzin na dobę, a więc przeciętnie 40 godzin w takim pięciodniowym tygodniu pracy, a więc okresie rozliczeniowym, który jest przyjęty w artykule 129 kodeksu pracy, nie ulega to proporcjom obniżenia. Przy pracy, na, a więc zatrudnieniu na niepełny etat, na przykład jednej drugiej etatu. Jeżeli niepełny etat, niepełny wymiar czasu pracy zostanie przekroczony. Yy, czy na przykład. jest w umowie wyższa, jakaś większa liczba godzin przepracowanych, czyli jest to, nazywa się to tak, ładnie limit umowny, yy, Takim skutkiem tego nie będzie powstanie pracy w godzinach nadliczbowych. A więc zarówno pracodawca, jak i pracobiorca, pracownik w tym momencie ustalają, określają tylko i wyłącznie chwilę, w której za wykonaną pracę pracownik niepełnoetatowy otrzyma. Coś ponad y, pensję, którą zarabia. Kiedy przekroczone zostaną standardy czasu pracy, czyli ten czas normatywny, to praca, y, praca rekompensuje się według zasad y, odnoszących się do pracy w godzinach nadliczbowych. Na przykład mamy umowę o pracę. Jest osoba zatrudniona na pół etatu, czyli tą jedną, drugą etatu. Ma stałą normę, stały rozkład tego czasu pracy, czyli jest to 4 godziny dziennie przez 5 dni od poniedziałku do piątku. I jest ustalone, że tutaj dodatek za pracę ponad wymiar tego czasu pracy. Przysługuje, kiedy zostanie przekroczone w przypadku tej jednej i drugiej 6 godzin. I wtedy, na przykład, jeżeli, pracobio, pra, jeżeli pracodawca zleca pracownikowi, wydaje mu polecenie, aby na przykład w czwartek pracował przez 10 godzin. To wtedy to standardowe wynagrodzenie, które jest w umowie o pracę. To są pierwsze cztery godziny, jest to tak zwany czas rozkładowy. Natomiast piąta i szósta godzina wynagrodzenia bez dodatku, czyli za czas wykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie. Kiedy już jest siódma i ósma godzina, to wynagrodzenie łącznie z 50% dodatkiem ale to nie jest oczywiście czas, który został wskazany w ewidencji czasu pracy, jako czas pracy w godzinach nadliczbowych. Natomiast 9 i 10 godzina to praca nadliczbowa w związku z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy. Wynagrodzenie i ten dodatek 50%, albo też wolny czas na wniosek lub bez wniosku pracownika. I praca ponad. Wymiar połowy etatu jest wykonywana w oparciu o polecenie służbowe i to polecenie służbowe musi być zasadniczo wykonane. Jest wymagana realizacja tego polecenia, więc nie można tutaj stwierdzić, że Zmuszanie pracownika do ponad uzgodniony pełny limit godzin to jest gorsze traktowanie, bo pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, yy, pracodawca ma także prawo polecić wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, więc godzinach, które wykraczają poza uzgodniony pełny czas pracy. I wiemy, że yy, w tych przypadkach yy, pracownik tak samo yy, jest zobowiązany. Do wykonywania pracy ponad normę. Więc tutaj chodzi o dobro zakładu pracy. I mówi o tym artykuł 100, paragraf drugi, punkt czwarty, i łączy się to z artykułem setnym, paragraf pierwszy kodeksu pracy. Bo według kodeksu pracy nie ma nie ma tutaj innych jakichś podstaw prawa pracodawcy do tego, aby zarządził pracę ponad wymiarową określoną w artykule 151, paragraf 5 Kodeksu Pracy i pracy nadliczbowej określonej w artykule 151, paragraf 1 KP. I teraz... Y jeżeli już przyglądamy się wszystkim zapisom, yy, które dotyczą limitu przekroczenia yy, w związku z prawem do dodatku, to jest to element nieodzowny, obowiązkowy yy, tej umowy, która po prostu jest zawarta z pracobiorcą w niepełnym wymiarze czasu pracy. I jeżeli tego, tych ustaleń nie ma, jest to rażący błąd. Ale na przykład, gdy dodatek przysługuje za jakąkolwiek dodatkową pracę, czyli ponad wymiar czasu pracy, która wynika z umowy, no to wtedy według orzecznictwa sądowego i artykułu 151 paragrafu 5 kodeksu pracy nie ma tutaj takiej samodzielnej podstawy prawa pracobiorcy do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, bo to świadczenie jest należne, jest należne kiedy strony się kiedy strony dojdą do porozumienia i jest to warunek co do dopuszczalnej liczby godzin pracy, powyżej określonego w umowie wymiaru czasu tej pracy. A więc yy, jest to obligatoryjne. Obligatoryjne jest dokonanie stosownego umownego ustalenia yy, w tym wymiarze. Ustawodawca też obciąża obie strony. A więc, jeżeli tego porozumienia stron nie ma w tym spektrum, to pracownikowi nie przysługuje dodatek. Mamy tak zwane limity dzienne, tygodniowe w okresie rozliczeniowym i jeżeli ktoś pracuje na przykład na jedną, drugą etatu, czyli w niepełnym wymiarze, to y, praca y, w takiej ściśle określonej części y, pełnego wymiaru czasu w okresie rozliczeniowym i nie musi być to oparte na rozkładach dziennych. Czyli nie muszą to być 4 godziny dla połowy etatu. Tą pracę można dzielić, różnicować w zależności od dni tygodnia, czyli 8 godzin w poniedziałki, wtorki, 4 godziny w środy i tak. Warto też pamiętać, żeby dostosować za każdym razem rozkład do wymiaru czasu tej pracy w z rozliczeniowym, i to tak, aby ten rozkład opierał się na jednej, drugiej tego wymiaru. Czy nawet bierzemy pod uwagę tygodnia, tydzień na tydzień. I ludzie, którzy nie są etatowcami, yy, mogą pracować także w systemie równoważnym. Yy, I nie, nie jest to połączone z jakimś yy, obowiązkiem yy, redukcji już jakichś maksymalnych możliwych wydłużeń dobowych, Proporcjonalny do wymiaru etatu. Czyli osoba, którą zatrudnia się na jedną, drugą etatu, może mieć pracę wyznaczoną, zaplanowaną do wymiaru 12 godzin dziennie w systemie równoważnym. A limit określony może być tutaj naprawdę różny. I trzeba się tu oprzeć na stosowanych rozkładach czasu pracy. Nie ma tutaj czegoś takiego jak wyznaczenie, narzucenie czegokolwiek, bo jeżeli mamy stały rozkład dzienny, czyli w powyższym przykładzie, limit można określić jako przekroczenie ilości godzin na dobę. Tak właściwie to wygląda. Co, co możemy powiedzieć tutaj jeszcze więcej na temat tego wymiaru czasu pracy? Jak wygląda sytuacja z wszelkimi urlopami, na przykład, albo właściwie jak wygląda to wszystko w odniesieniu do osób do pełnego wymiaru czasu pracy? Czyli co właściwie możemy powiedzieć, jeżeli czy pracownik, który pracuje w niepełnym wymiarze, ma na przykład takie same prawa do benefitów innych rzeczy, jak pracownik w pełnym wymiarze. Hmm. Tutaj także. Kiedy patrzymy Państwowa Inspekcja Pracy, 1 grudnia 2022 roku zajęło takie stanowisko, że normy obowiązujące pracownika podejmujące pracę, normy są tutaj yy, tak jak przedstawiłem je wcześniej. Co możemy powiedzieć jeszcze? Wymiar czasu pracy, wiadomo już o tym powiedzieliśmy, że może być tak określony. Mamy coś takiego jak dobę pracowniczą, a doba pracownicza według artykułu 128 paragrafu 3 punktu 1 Kodeksu Pracy, ona tak określa, że są to 24 kolejne godziny. Zaczynając od godziny, w której pracownik rozpoczął pracę, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, i ta doba nie pokrywa się z dobą kalendarzową, może przypadać na dwie doby astronomiczne. I jeżeli już mówimy, teraz przechodzimy do tego, jak powinien być traktowany. W firmie pracownik jeżeli chodzi o premie na przykład i nie tylko premie także także różnego rodzaju benefity a więc uprawnienia pracownicze wygląda to tak że może on na przykład yy, według a właściwie Według artykułu 183a Kodeksu Pracy, pracodawca musi traktować pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze tak samo jak pracowników pełnoetatowych, nie może ich dyskryminować w żadnym aspekcie, w żadnej sprawie, i nieważne, czy jest to zatrudnienie czas określony, nieokreślony, pełny, niepełny wymiar czasu pracy, jest surowy zakaz traktowania, nadawania przywilejów pracowników, którzy są zatrudnieni na pełnym etacie i więc ci, którzy są zatrudnieni na przykład na jednej, drugiej etatu to muszą mieć taki sam dostęp do szkoleń, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, doświadczeń socjalnych jak i koledzy zatrudnieni w pełno w, na, pełnym, na pełnym etacie. Dotyczy to także różnego rodzaju benefitów, kart, sport etc. A w przypadku urlopu wypoczynkowego, na przykład, pracownik, którego zatrudniono w takim niepełnym wymiarze czasu pracy, ma oczywiste prawo do urlopu wypoczynkowego, i ten wymiar jest ustalony według proporcji do wymiaru czasu pracy tego pracownika. A więc niepełny dzień urlopu jest zaokrąglony w górę do pełnego dnia. Bo pracownik zatrudniony na pełnym etacie, zależnie od tego, jaki ma staż pracy, ma prawo do 20-26 dni urlopu, jeżeli pracuje na niepełny etat. Przejdźmy jeszcze do zasiłków chorobowych macierzyńskich rodzicielskich wychowawczych. Jeżeli ktoś jest zatrudniony na pół etatu, to jeżeli chodzi o jego prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, nie ma to żadnego wpływu na to prawo, zatrudnienie niepełnoetatowe. A więc nieważne, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze, czy na jedną, drugą etatu na przykład, to ma prawo do nabycia urlopu w takim samym wymiarze, bez względu na wymiar czasu zatrudnienia. To samo dotyczy zasiłku chorobowego, tylko podstawa tego wymiaru świadczeń jest wtedy niższa i ustala się ją w oparciu o uzyskiwane przez pracownika do dochody. Jeżeli pracownik wychowuje na przykład przynajmniej jedno dziecko i to dziecko jest w wieku no tak przynajmniej do 14 lat, to wtedy w ciągu roku kalendarzowego ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni i zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia. I zwolnienie od tej pracy, które jest udzielone w wymiarze godzinowym, to dla pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, jest ustalone według proporcji do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Ponownie tą niepełną godzinę zwolnienia od pracy trzeba wtedy zaokrąglić w górę do pełnej godziny. I według przepisów przepis daje tutaj możliwość, aby to zwolnienie wykorzystać. W takim spektrum godzinowym, albo wkorzystać z takiego zwolnienia na pełne dni pracy. I o sposobie korzystania decyzję podejmuje pracownik w pierwszym wniosku, który składa w danym roku kalendarzowym. A jeżeli mówimy jeszcze o prawie do emerytury, na przykład i Mówiłem o zasadach prawa pracy, jest zasada niedyskryminacji. To w jednym nagraniu z nagrań poruszam temat zasad prawa pracy. Zasada niedyskryminacji pracowników, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, wyznacza taki nakaz, żeby czas pracy pracownika, który jest zatrudniony na część etatu, traktować jak okres składkowy który liczy się do emerytury. A więc staż pracy musi odpowiadać faktycznemu czasowi trwania stosunku pracy, a nie ilości pracy, którą pracownik wykonuje w jego trakcie. Więc praca na przykład na jedną, drugą, na pół etatu, jest zaliczana do tego minimalnego stażu pracy za cały okres, w którym była świadczona. Więc jeżeli chodzi o zaliczanie pracy w niepełnym wymiarze do emerytury minimalnej, to na przykład, gdy emerytura, która przysługuje pracobiorcy, jest, ma niższą, niższą kwotę od minimalnej emerytury określonej przez ustawodawcę. To świadczenie, które przysługuje pracobiorcy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zostaje podwyższone w taki sposób, żeby suma tych świadczeń nie była niższa od gwarantowanej kwoty tak zwanej emerytury minimalnej i wtedy muszą być spełnione wszystkie przepisy z artykułu 87 ustawy o emeryturach rentach z FUS-u tak zwanego czyli funduszu ubezpieczeń społecznych i w tym przepisie mamy taką przesłankę że miesiące w których składki na ubezpieczenie emerytalne Obliczano od podstawy wymiaru niższego niż kwota minimalnego wynagrodzenia, uwzględnia się w stażu ubezpieczeniowym w identycznej proporcji, w jakiej podstawa wymiaru składki pozostaje do minimalnego wynagrodzenia. A więc najniższe wynagrodzenie wtedy wynosi 2800 zł, a podstawa tego wymiaru składki 1400 zł. Więc miesiąc trzeba uwzględnić w wymiarze czasu pracy. I wtedy mm, istotne jest nie samo zatrudnienie na niepełny etat, ale wysokość wynagrodzenia, które utrzymuje pracodawca i które, w myśl przepisów, powinno być wyższe od wynagrodzenia minimalnego. I okres tej pracy w niepełnym wymiarze jest zliczany do stażu pracy w całości. Wymiar nie ulega zmniejszeniu, w całości wpływa to na ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej, od odprawy pracowniczej, innych uprawnień pracowniczych. Praca na niepełny etat nie zmienia długości okresu wypowiedzenia. Pracownik, który nie jest pracownikiem pełnoetatowym, ma prawo do dni wolnych, aby tej pracy poszukiwać, i to prawo do dni wolnych to są dwa dni robocze w okresie dwutygodniowym i jednomiesięcznym na wypowiedzenie, albo trzech dni roboczych, jeżeli wypowiedzenie wynosi trzy miesiące kiedy mówimy o przerwach w pracy jeżeli zatrudniony jest pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy to przysługuje mu prawo do pracy co najmniej 15 minut i wlicza się to do czasu pracy o ile ten dobowy wymiar czasu pracy wynosi przynajmniej 6 godzin a praca w godzinach nadliczbowych o tym już Mówiłem. W przypadku zasiłku dla bezrobotnych, kiedy ktoś staje się osobą bezrobotną i udaje się do powiatowego Urzędu prawa, pra, pra, Pracy, to kiedyś ten ustala takie prawo do zasiłku, nie, nie bierze się pod uwagę wymiaru czasu pracy, w jakim była zatrudniona, w jakim był zatrudniony pracobiorca, który ubiega się o świadczenie, ale Ważna jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Więc pracobiorca, którego zatrudniono na niepełny etat, jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, ale jest to uwarunkowane tym, że otrzymywał wynagrodzenie w kwocie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, bo od takiego istnieje obowiązek opłacania składki na fundusz pracy. I Praca w tym niepełnym wymiarze czasu yy, kształtuje prawa pracownika. Zresztą, podobnie wygląda sytuacja z umową pełnoatatową w kontekście przepisów prawa i jest to na zasadzie proporcjonalności. Więc daje to poczucie tego, że zatrudnienie jest takie stałe, stabilne i pozwala na. Znaczniejszą wolność, taką autonomię, swobodę, jeżeli chodzi o organizację czasu. Dzisiaj to już tyle. Jeszcze raz zapraszam, po raz kolejny, jak w większości moich nagrań, do mojej grupy na Facebooku: nieznajomość prawa szkodzi i kanały, na których się udzielam czyli mój imienny kanał Przemysław Goranin. I także Tadeusz Tarek pod pseudonimem, ale tam również się podpisuje imieniem, nazwiskiem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.